Okej, okay, dobrze. Działa? Działa. Czyli może jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego, co się... czym się Pan zajmował przez duży czas swojej pracy zawodowej, czyli rowery. Zespół jest z jakimś takim zwieńczeniem tej kariery zawodowej, ale rowery też były już dużo wcześniej, jeszcze przed zespołem. Skąd to się wzięło i dlaczego? Moje zainteresowanie rowerem jako środkiem komunikacji zaczęło się zupełnie przypadkowo, bo ja jako dziecko nie jeździłem na rowerze. Wychowałem się przy głównej ulicy miasta, gdzie były ciężkie warunki, ruch duży i moja matka się trzęsła strasznie i absolutnie nie nauczyli mnie jeździć na rowerze. Dopiero się nauczyłem jeździć na rowerze w 1974 roku, w 1974 roku jako stary chłop. Dzięki mojej obecnej małżonce, która zaproponowała, kupimy sobie rowerki, jeszcze była moją narzeczoną, kupimy sobie rowerki, pojedziemy na wycieczkę. I kupiliśmy sobie te rowerki i jeździliśmy na te wycieczki. Ja odkryłem rower jako fantastyczny środek transportu. Nie ten środek do rekreacji też, ale przede wszystkim jako fantastyczny środek transportu w mieście. Odkryłem go jako inżynier, transportowiec, jako ten, który się zajmuje transportem, drogami, bo przecież o sprawach roweru jako środka transportu żadna politechnika nie mówiła. Do tej pory zresztą mało kto mówi na politechnikach o rowerze. Rower jest, nie jest poważnie traktowany wśród specjalistów. Od tego się zaczęło to zainteresowanie i wtedy zacząłem działać w Krakowie, żeby pewne ciągi na zasadzie miękkich środków, głównie oznakowania, udostępnić rowerzystom. To między innymi był Bulwar Wiślany, który jest najpopularniejszym ciągiem rowerowym w Krakowie teraz, z natężeniem rzędu tysiąca rowerów na godzinę w lecie. Jak i Deptak przy Płoniach. To były dwa takie pierwsze ciągi rowerowe, o które zacząłem wojować w Krakowie i to był rok 1975. Później powstał Polski Klub Ekologiczny i przyszli działacze z Polskiego Klubu Ekologicznego do mnie i mówią, żebym się zajął rowerami w ramach PKE. No to ja z przyjemnością zabrałem się za te rowery w PKE, ale zajęłam się również zrównoważonym transportem, bo interesował mnie rower jako jeden z elementów zrównoważonego transportu. No i tak to się zaczęło i tak to się ciągnęło przez wiele lat, że społecznie działałem, ponieważ najważniejszą sprawą były standardy dla mnie, dlatego napisałem pierwszą książkę Rower w ruchu drogowym i tę książkę wydało wydawnictwo Komunikacji Łączności, który to był rok 1982 chyba, mam tą książkę tutaj, zresztą chyba gdzieś w szafie. I właściwie to były takie pierwsze standardy ogólnopolskie. Wcześniej tam ktoś pisał coś, były tam jeszcze jakieś materiały, no ale w takim nowoczesnym, szerszym ujęciu to była...